Lata 1993-1996 to bezwzględne panowanie na polskich stadionach Legii Warszawa. W cieniu warszawskiego zespołu wyrastała nowa potęga. Wiosną 1995 trenerem Widzewa Łódź został Franciszek Smuda. Zdarzenie to zapoczątkowało falę sukcesów, a największym z nich jest awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zapraszam na kolejny rozdział Historii Polskiej Piłki. W sezonie 1995-96 Widzew został mistrzem Polski z trzypunktową przewagą nad mocną Legią. Zespół Smudy wygrał ligę bez żadnej porażki, tracąc punkty tylko w 7 meczach na 34 możliwe. Właściciele klubu poważnie zabrali się za wzmacnianie zespołu przed eliminacjami do Ligi Mistrzów. W miejsce bramkarza Andrzeja Woźniaka ściągnięto z Legii lepszego fachowca Macieja Szczęsnego. Z Łazienkowskiej przeszedł także Radosław Michalski. Z Lecha pozyskano napastnika Jacka Dębińskiego i obrońcę Pawła Wojtale, a z Hannoveru Sławomira Majaka. Transferowy pakiet uzupełnił młody Marcin Zając ze Startu Łódź. Już wtedy w Widzewie można było mówić o bardzo mocnej kadrze. Trzon RTS-u stanowili tacy piłkarze jak Tomasz Łapiński, Ryszard Czerwiec, Mirosław Szymkowiak i Marek Citko. Na polskie warunki był to prawdziwy dream team, porównywalny w późniejszych latach do drużyny Wisły Kraków za czasów Bogusława Cupiała. Losowanie rundy eliminacyjnej, jedynej w tamtych czasach, było dla Widzewa dość łaskawe. Mistrz Polski mógł trafić na mocną Steauę Bukareszt, Rapid Wiedeń czy Glasgow Rangers. Padło na Brøndby Kopenhagę. Mario van der Ende troszeczkę się pospieszył, to spotkanie miało się rozpocząć 20:15, tymczasem wiele wskazuje, że rozpocznie się 2-3 minuty wcześniej. Tak też się stało, rozpoczęli widzewiacy w biało-czerwonych strojach, ich rywal kopenhaskie Brøndby, mistrz Danii, gra w strojach żółto-niebieskich. Na boisku szalał Citko, ale widzewiacy nie mogli zdobyć gola. Teraz jest szansa przed Widzewem, Szymkowiak, nie ma tu nikogo i wydawało się, że wyjaśni sytuację. Kim Vilfort nie ma faulu, zdaniem holenderskiego arbitra, nie ma rzutu karnego. Chyba próbował wymusić 11 siadaczka, teraz wspaniała, czysta interwencja Łapińskiego. Jeszcze będzie szansa, bo to stracili Duńczycy piłkę. Łapiński zagapił się, próbował tak w ciemno gdzieś dośrodkowywać. Piłka odbita przez Duńczyków. Czerwiec z dystansu i uratował swą drużynę przed utratą bramki Morgan Krok, ale dobrze zaczął Widzew tę drugą połowę. W 62 minucie doszło do symbolicznej zmiany. Zakoniarka króla strzelców poprzedniego sezonu Polskiej Ligi z dorobkiem 29 bramek wszedł Dębiński. No i Koniarek opuści boisko, a zatem w jego miejsce wchodzi Jacek Dębiński z 8. I z tego jest znany, że wprawdzie może przestać cały mecz, ale znajdzie się taki jeden moment, w którym wyrośnie jak spod ziemi na polu karnym i strzeli bramkę. 2 minuty później po strzale byłego Lechity było już 1-0. Nie było faulu, Citko na pole karne, Dębiński, gol! Gol! Doczekali się bramki kibice na stadionie Widzewa. Świetnie rozpoczął akcję Citko, znalazł na polu karnym Dębińskiego, który świetnie z kolei wyszedł do tego podania i ubiegł bramkarza Brøndby. 1-0. I teraz powinno być łatwiej. Przydały się te centymetry Jacka Dębińskiego na polu karnym. On świetnie gra głową i udowodnił to także w tej chwili. W 73 minucie kibiców Widzewa dopadła euforia. Wynik podwyższył po rzucie rożnym Majak. Rafał Siadaczka. I znów gęsto na polu bramkowym Brøndby i 2-0! I kto? Sławomir Majak znalazł się tam najlepiej na polu karnym i prawdziwa euforia na stadionie łódzkiego klubu. Uniesione ręce Andrzeja Grajewskiego, bije brawo Tomasz Muchiński, rezerwowy bramkarz. Wszyscy tu wstali z miejsc, wszyscy oprócz duńskich kibiców, którzy zasmuceni patrzą, co się dzieje z ich zespołem. I jeszcze raz ta sytuacja, rozbiegli się napastnicy Widzewa, pociągnęli za sobą obrońców, a w tej luce znalazł się idealnie Majak. Nastroje stonował Ole Bühr, który na 2 minuty po drugim golu pokonał Szczęsnego precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. Bardzo groźnie, a teraz jest gol. A teraz jest gol. Jakże zmienia się sytuacja w tym spotkaniu. Teraz Duńczycy są szczęśliwi, bo wprawdzie przegrywają, ale mają bramkę strzeloną na wyjeździe. Ktokolwiek interesuje się piłką nożną wie, jakie to jest ważne w europejskich pucharach. Wspomniałem, żeby się nie cofać, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. No, niestety. Bühr przymierzył. W pierwszym spotkaniu widzewiacy wygrali 2-1. Był to dobry wynik w kontekście rewanżu, który zbliżał się wielkimi krokami. To właśnie drugi mecz przeszedł do historii, głównie dzięki ofiarnej obronie polskiej drużyny i mnóstwem zwrotów akcji. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że mecz rewanżowy w stolicy Danii będzie bardzo ciężki. Brøndby było silną, wyrównaną ekipą z wieloma reprezentantami ówczesnej kadry Danii. Na trybunach prawie 20 000 żywiołowo reagujących fanów szykowało się na stworzenie Polakom małego piłkarskiego piekła. Piłkarze trenowani wówczas przez Franciszka Smudę szykowali się na ciężką przeprawę. Pierwsza połowa spotkania pokazała, że obawy były w pełni uzasadnione. Citko. Łatwo stracił piłkę. Wyczuł jego intencję holding. Od razu Egen. Nie ma spalonego, Vilfort i to nie ma karnego. Poderwali się duńscy kibice, twierdząc, że Peter Møller był faulowany. My za chwilę zobaczymy tę sytuację jeszcze raz. Czysto na piłkę zagrał Wojtala, zatem decyzja Ahmeta Çakara. Słuszna. Tą wspaniałą techniką, driblingiem uwolnić się spod opieki rywali, ale świetnie teraz zagrał do Majaka. Majak. Przewraca się Koldik, Majak na polu karnym i zablokowany strzał Czerwca. Była to wspaniała sytuacja dla widzewiaków, jeszcze oni w okolicy pola karnego. I skończyło się z kolei fatalnym zagraniem. Niewykorzystana przez Marka Citkę 100% sytuacja szybko się zemściła. W 31 minucie prowadzenie dla Brøndby uzyskał Møller, który z bliska wbił piłkę do siatki po wstrzeleniu jej z prawej strony boiska. Niestety, 32 minuta meczu i bramka dla Brøndby. Peter Møller wykorzystał podanie swojego partnera z ataku. Popatrzmy jeszcze raz, świetne zagranie przede wszystkim Harbaliusa. Do Bagera spóźnił się trochę z interwencją. Chwilę przed zakończeniem pierwszej połowy było już 2-0. Tak na poważnie zajmijmy się grą, ale groźnie! 2-0! No i zagatili się obrońcy. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy szczęsnej właśnie. Ole Bühr strzela drugą bramkę w 44 minucie meczu. I sytuacja coraz gorsza. Spóźnił się Michalski, takie chyba nieporozumienie ze Szczęsnym, który też mało, zbyt wolno, zbyt późno wystartował do tej piłki, sięgnął ją ręką, ale mimo to odpadła do bramki. Teraz to już prawdziwe nieszczęście. Teraz... Sytuacja Widzewa stała się wręcz beznadziejna kilka minut po przerwie, kiedy to sytuację sam na sam z polskim bramkarzem wykorzystał Vilfort. Zrobił kółeczko, ale podał do Vilforta, Vilfort i chyba koniec. No nie chcę przesądzać niczego, ale ten najbardziej doświadczony z występujących na boisku graczy Brøndby, wielokrotny reprezentant Danii, mistrz Europy sprzed 4 lat, strzelił bramkę dla Brøndby, być może niewiele mniej ważną niż ta, którą strzelił w finale Euro 92. W tym momencie widzewiacy potrzebowali 2 bramek, by wywalczyć awans do fazy grupowej Champions League. W końcu, w 56 minucie, Citko zrehabilitował się za wcześniejszą, słabszą grę i po szybkiej kontrze zdobył gola dla mistrza Polski. Michalski zagrał teraz na środek boiska do Citki. Tak, udało się, Marek Citko i gol! Gol! 11 minuta drugiej połowy i Marek Citko strzela kontaktową bramkę. Oby było to zapowiedzią większych emocji. W tym meczu może to doda skrzydeł Polakom. Duńczycy jakby przez moment stanęli w miejscu, nie wierząc w to, co się dzieje, a to jeszcze raz sytuacja. Już Michalski zauważył, że tam Citko jest na polu karnym niepilnowany i Marek Citko... Pragnący odwrócić losy w dwumeczu i wrócić do stanu sprzed rewanżu Widzew zaczął wierzyć, że jest to możliwe. To, co jeszcze na początku drugiej połowy wydawało się nierealne, w 89 minucie stało się faktem. Mecz ten w szczególny sposób utkwił w pamięci kibiców również dzięki kapitalnemu komentarzowi radiowemu Tomasza Zimocha. Jego żywiołowe teksty do dziś są cytowane przez fanów piłki nożnej. Polski komentator w końcówce skupił się nie tylko na grze i boiskowych wydarzeniach, ale również na tureckim arbitrze. Ahmet Çakar skrupulatnie liczył Widzewowi każdą przerwę w grze i dokładał dokładnie tyle czasu, ile polscy piłkarze kradli po każdym faulu, upadku czy aucie. Tego po prostu trzeba wysłuchać. Daleko do bramki Kroga, Tomasz Łapiński przed własnym polem karnym, przerzucono na prawą stronę do Bajora. Bajor faulowany wyraźnie przez Daugaarda. Rzut wolny dla Polaków, ale nadal daleko do pola karnego. Wycofanie piłki do Michalczuka, Michalczuk zaś nie podbił lekko piłkę do Citki, Citko zostawił do Michalskiego. Michalski w pole karne, ale tam szybszy od Dębińskiego po raz kolejny kędzierzawą czupryną grający Norweg Dan Egen. Ile tam teraz musi być zdenerwowania u polskich kibiców. Bajor z autu do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi dośrodkował Majak, w rękę któregoś gol! Jest! Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak załadnie tam się zachował! Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem! Wojtala albo Dębiński! Cudowna akcja Polaków! Opuszczone głowy kibiców Danii! Jest gol! Trener Smuda wpadł na boisko! 90 minuta spotkania! Widzew przegrywa 2-3! Kto strzelił tego gola? W tej chwili nieistotne, ale jest! Przy lewym prawym słupku stał nasz zawodnik i głową dobił piłkę do pustej bramki! Tuńczycy mieli cudowne sytuacje, teraz oni rzucają się do ataku. 90 minuta gry, panie Ahmet, skończ pan! Akcja Pkdyszyków, Szczęsny łapie piłkę, co za nerwy! Daniel Bogusz, ten, który nie mógł siedzieć na ławce rezerwowych, na trybunach zaciska pięści, poprawia swą elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tymczasem przy piłce Ryszard Czerwiec ślizgiem ładnie odebrał piłkę Duńczykowi. Jest Czerwiec z prawej strony, to on był faulowany. No może ja już też przesadzam, może to Polak faulował. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Teraz na moim stoperze 90 minuta gry. Morgan Krok wybiegł daleko z bramki, on rozpoczyna grę. Nie ma końcowego gwizdka, wracajcie Polacy! Wracajcie, brońcie się, Duńczycy będą strzelać! Wybij tę piłkę! Dobrze, Dębiński! Przechwycił ją, teraz trzymaj daleko! Daleko od bramki, ładnie minął Kolnika! Dębiński sam na sam z bramkarzem! Dębiński! Goje ma! Jezus Maria! Co się dzieje? Takiej sytuacji może nie wykorzystać Polak! Kończ panie Ahmet Çakar! My już może grajmy ten mecz 2-3, ale już kończmy! Wracajcie wszyscy widzewiacy pod bramkę! 2-3 przegrywa Widzew, a to daje szansę awansu. Michalski wybija daleko, jak najdalej. Szymkowiak z ławki rezerwowych chciał tutaj wpiec na boisko. Wybij tę piłkę, ale z autów rzucają Duńczycy. Jeszcze wygrali główkowy pojedynek. Teraz przydałoby się doświadczenie. Egen pod polem karnym. Jeszcze Czerwiec, nie, to Szarpak głową przedłuża. To Szczęsnego może złapać. Będzie chyba Liga Mistrzów. Teraz dobre wybicie Szczęsnego, znów Dębiński z prawej i z lewej strony, ale nie zdołał przejąć piłki. Panie sędzio, 92 minuta gry. Nie było przerw, nie było kontuzji. Dlaczego pan nie przerywa tego spotkania? Duńczycy za mocne podanie, czy przejmie? Nie przejmie. Wybił w trybuny Bohansen. Niech wybija jak najdalej. Radość łódzkich kibiców. Wszyscy się cieszą. Duńczycy za nie mówili. Eleganckie kobiety w pięknych tutaj toaletach, eleganccy mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radości. Niewielki, miał być wielki sukces, a tymczasem Duńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają na razie Ligę Mistrzów. Panie sędzio, to 93 minuta gry kontra Polaków, Citko do Szarpaka za mocno, Morgan Krok łapie piłkę. No dlaczego pan nie gwizdze? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Szczęsny! 14 metrów od bramki łapie piłkę. Turku, kończ ten mecz! Wybijają Polacy piłkę, to jest już u Szarpaka, ale to się w tej chwili nie liczy. Duńczycy zrezygnowani, tak, przeszkadzaj! przeszkadzaj, podbiegnij do tej piłki, Duńczycy jeszcze atakują, Polacy cofnięci głęboko, o Boże, co się dzieje, jeszcze akcja Duńczyków z lewej strony, nie ma tutaj żadnej akcji, choć się główkował Daugaard, ręką chyba odbił któryś z widzewiaków, ale jest, przegrali 3-2, przegrali, proszę Państwa, ale jesteśmy w Lidze Mistrzów. 2-1, wtedy 2 tygodniami w Łodzi wygrali Polacy, tu choć przegrywali 0-3, to jednak strzelili 2 gole i mimo, że przegraliśmy tutaj, odrobiliśmy straty. Przepraszam, Duńczyku, nie przeszkadzaj, ja kończę transmisję, on teraz mnie uderzył, nie pozwala mi się cieszyć, więc na razie, Jarku, oddaję głos do Warszawy. Na boisku w polskich szeregach zapanowała euforia. Słychać było okrzyki i śpiewy radości. Kontrastowało to z tym, co działo się na trybunach oraz boisku wśród Duńczyków. Konsternacja, płacz, niedowierzanie. Mimo prowadzenia 3-0 nie udało im się wywalczyć awansu. Obecni w Kopenhadze polscy dziennikarze nie mogli podziękować piłkarzom, ani nawet zadać im kilku pytań. Konferencji prasowej nie było, bo Duńczycy zwyczajnie zniknęli. Rzecznik prasowy Brøndby stwierdził tylko: chcecie konferencji, to sami ją sobie zróbcie. Występ Widzewa w Lidze Mistrzów był jednym z najładniejszych obrazków polskiego futbolu ostatnich lat. Drużyna Franciszka Smudy była doskonale pamiętana przez lata, ale nie dzięki znakomitym meczom w fazie grupowej, lecz bardziej przez fakt, że przez następne 20 lat polski klub nie awansował do tych rozgrywek. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać, o czym chciałbyś się dowiedzieć w następnym rozdziale Historii Polskiej Piłki.